Witam Was, moi drodzy, bardzo serdecznie. Dobry wieczór, mam nadzieję, że jesteście, albo że za chwilę będziecie, dołączycie. To taka dość nietypowa pora, nietypowa godzina. Na ogół jesteśmy wierni godzinie 18.30, ale dzisiaj konferencja pana premiera, sam byłem. Cześć Jarku. Cześć Arku, cześć Arku, cześć Grzechu, cześć Kamilu. Witam panie Arku, witam pani Marzeno, pani jest z nami zawsze. Pozdrowienia dla pani, dla brata. Pani Ania druga jest, pan Krzysztof. Witam was bardzo serdecznie. Słuchajcie, no już teraz bez ograniczeń. Wszystkie wiadomości się skończyły, wszystkie konferencje się skończyły i został tylko sutryk na dobranoc. Już, słuchajcie, nie macie wyjścia. Musicie się włączyć, musicie się dołączyć. Mam nadzieję, że to zrobicie. Tak, witam. Dobry wieczór pani Agnieszko. Dobry wieczór pani Doroto. Dzień dobry. Pani Marleno, panie Robercie. Cześć Robert. Sprawdzimy tą kwestię, o której pisałeś. Pani Justyna. Cześć Waldku, nasz rzecznik Straży Miejskiej. Niesamowitą robotę robi, tak jak i cała Straż Miejska. Pozdrawiam was. Waldek, pozdrowienia dla mamy. Koniecznie. Także witam was, moi drodzy, bardzo serdecznie. Jest pani Dorota, jest pani Teresa. No zobaczymy. Trudno się, że tak powiem, dopasować do wszystkich. Godzina 18.30 zawsze było nas sporo, ale myślę, że i teraz was nie zabraknie. Tak jak powiedziałem, przepraszam was za tą zmianę, ale chciałem posłuchać o tym, co powie rząd polski. A przy okazji obejrzałem sobie wszystkie możliwe wiadomości w ostatniej kolejności w telewizji publicznej. To naprawdę jest rozkosz. To są delicje. No, musiałem tylko wyjść na sam koniec, także nie dowiedziałem się już niczego nowego o TVN-ie, bo cenię konsekwencje. To już chyba trzeci czy czwarty dzień telewizja publiczna cały czas nadaje o TVN-ie. Już wiem, że kim była matka pani Pochankę. Już wiem, że Edward Miszczak był w PZPR. Już wiem, co robił Weichert z pozostałymi. Naprawdę, mówię wam, w tym TVN-ie straszni ludzie. Chyba tam już więcej nie pojadę. Chyba. No i teraz przegapiłem to, co nowego zostało ujawnione na temat TVN-u. No, powiem tak, jeżeli to jest misja telewizji publicznej, tak, w ten sposób komentować inne telewizje konkurencyjne, no to właściwie należy to przecież zostawić bez komentarza, bo po co w Polsce takie rzeczy komentować. Natomiast dowiedziałem się, że pan prezydent Andrzej Duda w zrobionym sondażu ma 59% poparcia i powiem, że tak, to jest dopiero początek, moi drodzy, bo jak pójdzie tak dalej i wybory rzeczywiście korespondencyjnie zostaną zorganizowane 10 albo 20 albo któregoś tam maja, to ja uważam, że pan prezydent Andrzej Duda będzie miał nawet prawie 100%. Będzie miał nawet 100%, bo pójdzie tylko i wyłącznie jego elektorat. W związku z tym wcale się nie dziwię jako socjolog zajmujący się także trochę statystyką i tego typu kwestiami, wcale nie jestem zaskoczony, że tak panu prezydentowi świetnie rośnie. Może mieć nawet 100%, byle nie przekroczył tych 100%, prawda? Bo historia już zna takie przypadki, że niektórzy wygrywali większą liczbą. No dobrze, kochani, to żeśmy sobie pożartowali, ale tak po prostu jest. Tak po prostu, słuchajcie, jest w czasie, który jest czasem wyjątkowym, w którym powinno być poważnie, a jest no, troszeczkę zabawnie, jak widzicie. Także nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Obejrzałem sobie, zobaczyłem. Myślę, że na jakiś czas się nomen omen wyleczyłem. Kochani, od dzisiaj maseczki, których tak właśnie nie dotykamy. Prawda? Maseczki to jest wersja demonstracyjna. Maseczki nosimy w maseczkach. Wrocławskie krasnale, hrabia Aleksander Fredro, Szermierz, instalacja Kaliny, wszystkie te miejsca, które doskonale znacie, są już udekorowane, mają maseczki założone. Mam nadzieję, że
wy też, moi drodzy. Na początku taka malutka prywata. Chciałbym bardzo serdecznie pozdrowić i złożyć życzenia panu Pawłowi, który dzisiaj kończy 39 lat. Panie Pawle, najlepszego. Pan Paweł jest weterynarzem, ale nie leczy wrocka, bo on pracuje daleko, na Podkarpaciu, ale jest niesamowitym człowiekiem, a ma też niesamowitego brata. I to wszystko przez brata. Także, panie Pawle, żona ogląda, proszę przekazać panu Pawłowi najlepsze życzenia od nas tutaj z Wrocławia. Dobrze, to urodziny mamy już za sobą. No w ogóle dzień przyniósł dużo, dużo fajnych rzeczy. Mam ich trochę, a tak sobie myślę, że nawet jak dzisiaj przekroczę te pół godziny, bo tak jak powiedziałem, słuchajcie, fakty minęły, Polsat minął, TVP opisane przed chwilą minęło, no właściwie został tylko jeszcze Sutryk, także jest no limit, mamy spokojnie, moi drodzy, w 4 godziny obiecuję, wyrobimy się. Żartowałem, może będziemy potrzebowali 4,20 albo 4,5. Zobaczymy, to się wszystko okaże. Zacznijmy w takim razie od a wiecie, co jest ciekawe z tą maseczką? Z tą maseczką mi się kojarzy to, co dzisiaj powiedział pan minister zdrowia. Pan minister zdrowia powiedział, że na pytanie, kiedy będziemy nosić maseczki, powiedział, będziemy je nosić tak długo, aż zostanie wynaleziona szczepionka. No to oswajajcie proszę ten element garderoby, bo zdaje się, że będzie trzeba no, na dłużej zaprzyjaźnić się właśnie z tym gadżetem. Dobrze. Moi drodzy, co jeszcze takiego? Zacznę od tego, bo zaraz ktoś mnie upomni, czemu nie jestem w garniturze i pod krawatem. Wczoraj byłem, ale słuchajcie, nie mogłem być dzisiaj, bo dostałem taki oto fajny list. Wy nie przeczytacie, ale ja wam powiem. Taki oto fajny list, a do tego listu była dołączona ta koszulka. Tak? Ja wam przeczytam, co było w tym liście napisane. Szanowny panie prezydencie, wiem, że jest pan bardzo zapracowanym człowiekiem, dlatego będzie krótko i rzeczowo. Piszę do pana z prośbą o przyjęcie koszulki z jednym z moich ulubionych cytatów. Jest to oczywiście parafraza dopasowana do rozmiaru koszulki. Słowa te bardzo do pana pasują. Dziękuję, że mówi pan głośno to, co myśli i nie pozostaje, czy nie poprzestaje pan tylko na mówieniu, lecz działa. Proszę dbać o najbliższych, ale również proszę pozwolić im zatroszczyć się o pana. Jeśli koszulka nie pasuje, to jest, co jest bardzo prawdopodobne, pisze autor, może pan ją przekazać dalej. Jak widać, pasuje, tym bardziej, że pracuje tutaj nad figurą. Łączę wyrazy szacunku i. Może ktoś z państwa rozpozna tą osobę po charakterze pisma, bo to jest jakiś anonim, ale bardzo, myślę, miły anonim. I dzisiaj tak sobie, jak to mówi młodzież, rozkminiałem te słowa i najbardziej mi pasują jednak do słów świętego Augustyna, że prawda jest prawdą, nawet jeśli nikt w nią nie wierzy. Ale święty Augustyn tam jeszcze dodaje, ale to się, rozumiem, nie zmieściło. Gdybym miał rozmiar 3 razy XL, to na pewno by tak, że ta druga część wjechała, ale się na XL-ce nie zmieściła. Błąd jest błędem, nawet jeśli wszyscy w niego wierzą. To jest ta druga część tego, co powiedział święty Augustyn, a wam zostawiam interpretację. A tak na serio, to bardzo dziękuję za to. Ja oczywiście robię tylko to, co do mnie należy i tylko dlatego, że państwo mnie wybraliście, wskazaliście, ale także dlatego, że kocham to miasto, identyfikuję się z nim, zależy mi na was, na nas. A tu jestem dzisiaj dlatego, że wy jesteście, bo inaczej bym przecież tutaj pewnie nie był, albo siedział sobie tam i robił inne swoje różne rzeczy, a tak jestem po prostu z wami, bo jest to dla mnie ważne. I chciałem się wytłumaczyć z tej koszulki, gdyby ktoś tam napisał o jakichś różnych, prawda, rzeczach. Dobrze, słuchajcie, przejdźmy w takim razie do naszego sprawozdania dziennego. Moi drodzy, od wczoraj na Dolnym Śląsku zarejestrowaliśmy 55 nowych zachorowań. W Polsce 336. I moi drodzy, dobrze się stało, ponieważ
Wreszcie przekroczyliśmy 10 tysięcy próbek przebadanych, dokładnie nawet 12,5 tysiąca i mówiłem o tym, prosiłem o to, apelowałem o to, tak się stało, ale nie pewnie dlatego, że ja o tym mówiłem, tylko dlatego, że ktoś zwrócił uwagę, że tak po prostu trzeba. To i tak jest mało, powinniśmy dojechać do tych 20 tysięcy, aby przekonać się, jak jest naprawdę, moi drodzy. Ale to już cieszy i proponuję tego typu wskaźnik utrzymać. Moi drodzy, smutna wiadomość, niestety smutna wiadomość z Radomia. Pracownik Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego, 46-letni fizjoterapeuta, zmarł. Pozostawił żonę, dwójkę dzieci, z którymi dzisiaj pewnie jesteśmy, tak jak i ze wszystkimi bliskimi tych osób, które odeszły z powodu tych wcześniejszych zachorowań. Dlaczego wspominam fizjoterapeutę z Radomia? Dlatego, że chciałbym się ukłonić raz jeszcze całemu białemu personelowi, wszystkim ludziom, którzy pracują dla nas, którzy dbają o nasze zdrowie, lekarzom, pielęgniarkom, ale oczywiście także osobom sprzątającym, salowym, laborantom, technikom, właśnie fizjoterapeutom, każdej osobie, która działa po prostu na rzecz pacjentów i ich zdrowia. Słuchajcie, wielkie ukłony do samej ziemi. Myślę, że od nas wszystkich, bo po prostu robicie dla nas dobre rzeczy, sami się przy tym narażając. Bo słuchajcie, moi drodzy, to są ludzie, którzy wykonując swoje obowiązki w tak szczególnym czasie jednocześnie ponoszą pewne ryzyko. Być może kalkulowali je, wybierając ten zawód, być może nie. Nieważne. Oni je dzisiaj ponoszą, a my o nich dzisiaj pamiętamy. Także bardzo serdecznie chciałbym za to wszystko podziękować. Dobrze, słuchajcie kochani, to lecimy dalej. Aha, bo miałem wam powiedzieć i przypomnieć, co było na tej konferencji pana premiera. No to powtórzmy raz jeszcze. Nowe zasady w handlu, bo pan premier powiedział o takich czterech, powiedzmy, krokach odwilży, czterech krokach, powiedzmy, łagodzenia tych wszystkich restrykcji. Zostawiam, na razie nie chcę tego oceniać. I szczegółowo opisał pierwszy krok, to są nowe zasady w handlu, w sklepach do 100 metrów kwadratowych 4 osoby na stanowisko kasowe, a w sklepach powyżej 100 metrów kwadratowych 1 osoba na 15 metrów powierzchni. To jest ta pierwsza zmiana w ramach tego pierwszego kroku. Druga, wiem, że przez wielu wyczekiwana, to jest wstęp do parków, lasów oraz rekreacja jako dozwolone, przy czym ciągle zabronionym pozostaje korzystanie z placów zabaw. To jest zabronione, to są materiały Urzędu Rady Ministrów. No i jest też nowy limit osób w miejscach kultu religijnego. 1 osoba na 15 metrów kwadratowych powierzchni. Bardzo proszę, tak to wygląda na ilustracji. No i kolejne etapy łagodzenia obostrzeń będą wprowadzane w kolejnych tygodniach. Moi drodzy, WHO, czyli Światowa Organizacja Zdrowia, ciągle apeluje o ostrożność. Ja boję się jednego, że za chwilę wyjdziemy i ruszymy masowo. Tego się bardzo boję, a nie jesteśmy do końca przebadani. Tych testów Polska zrobiła relatywnie niewiele, chociaż dzisiaj na tych wszystkich konferencjach słyszałem, jak to znowu w konia zrobiliśmy wszystkie niemalże kraje Europy Zachodniej, jak to okazaliśmy się być dużo mądrzejsi niż wszyscy inni. Czy tak jest? Nie sądzę, że tak jest, a to się jeszcze okaże. Nie chcę być prorokiem złych rzeczy. Tak czy owak, trochę się tego boję. Boję się tego, że zwolnimy te hamulce i ruszymy i ta transmisja choroby, te częste kontakty społeczne, o powstrzymywanie się, od których tak długo apelowałem, ja i wielu innych, może pójść na marne. Pamiętajcie te wykresy, jak wam pokazywałem, że dopiero przy ograniczeniu kontaktów społecznych do 70% czy o 75% jest nas w stanie uchronić przed dalszym rozprzestrzenianiem wirusa, tym bardziej, że na świecie, także w Chinach, odnotowuje się znowu nowe
przypadki, także, ale okej, okay, ktoś tu bierze za to odpowiedzialność, zostawiam, nie chcę być tym, który po prostu smęci cały czas, nie wychodźcie, nie róbcie i tak dalej. Pani Małgosia pyta, co z cmentarzami. W kontekście tego wszystkiego i tych decyzji rządu od 20 we Wrocławiu cmentarze zostaną także otwarte. Także będzie można chodzić na cmentarze. Tak jak powiedziałem, rząd polski i polskie państwo bierze za te przecież wszystkie kwestie odpowiedzialność i to jest najważniejsze i o tym proszę, żebyśmy zapamiętali. Mówię, kłóci mi się to troszeczkę z tym, o czym mówi pan minister Szumowski, o tym, że będziemy długo nosić maseczki aż do czasu otrzymania szczepionki. Kłóci mi się z tym, co słyszę w telewizji, że będzie trzeba być może nawet rok, a może i dłużej, jakby radzić sobie z tą epidemią. No ale okej, okay, nie dyskutuję. Na razie są takie propozycje rządu. Są jeszcze trzy kolejne etapy. No, mówi się w drugim etapie o otwarciu sklepów budowlanych, w weekendy o otwarciu hoteli, innych miejsc noclegowych. Mówi się o otwarciu niektórych instytucji kultury. Później w trzecim kroku mówi się o otwarciu zakładów fryzjerskich i kosmetycznych, o otwarciu sklepów w galeriach handlowych, o gastronomii. Wreszcie mówi się o dostępności wydarzeń sportowych do 50 osób. Mówi się także o organizacji opieki nad dziećmi w żłobkach, przedszkolach. No a w tym ostatnim kroku, czwartym, mówi się o otwarciu salonów masażu i solariów, teatrów i kin. Kochani, wybór należy do nas. No co ja dużo będę mówił? Wybór należy po prostu do nas. Uważam, że ten wybór jest szalenie trudny, że niebezpieczeństwo nie minęło. A jak to się zakończy? Zobaczymy. Zobaczymy, moi drodzy. Dobrze, o obowiązkowych maseczkach wam powiedziałem, dlatego nasze Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego rusza z akcją rozdawania nakryć twarzy. Na początku te maseczki, dziękuję ci Dorotko, mówię do dyrektor Doroty Felik, która zarządza centrum, wszystkich pracowników pozdrawiam i moi drodzy, aha, no bo pani Kasia pyta o tam różne rzeczy dla przedsiębiorców, to jest właściwością rządu, żeby była jasność, natomiast dzisiaj usłyszałem, że już wpłynęło tak 800 czy 900 tysięcy wniosków. Ja jestem zainteresowany inną daną. Ile tych wniosków zostało pozytywnie rozpatrzonych? Bardzo proszę o taką informację. Nie o to, ile wniosków wpłynęło, bo wniosków może wpłynąć 10 bilionów. Chodzi o to, ile wniosków zostało pozytywnie w oparciu o te kryteria rozstrzygnięte, bo to dopiero będzie informacją, pełną informacją o tym, czy polscy przedsiębiorcy, także wrocławscy, dolnośląscy, dostali realne wsparcie. Bardzo o to proszę. Dobrze, moi drodzy, póki co WCRS zaopatrza w pierwszej kolejności naszych seniorów w maseczki, bo to jest grupa najbardziej narażona na różne sytuacje. Dobrze, lecimy dalej. Właśnie, a propos maseczek, zostańmy, zatrzymajmy się. Chcę wam opowiedzieć o tym, ile my maseczek już daliśmy i komu. Słuchajcie, blisko 140 tysięcy maseczek, tych takich jednorazowych i ze specjalistycznymi filtrami, ponad 20 tysięcy litrów płynu do dezynfekcji, okulary ochronne i przyłbice, w sumie ponad 7,5 tysiąca i rękawiczki lateksowe i nitrylowe, to ponad 170 tysięcy, kombinezony i fartuchy blisko 7 tysięcy. To właśnie my daliśmy jako miasto, czyli wy, ja, my wszyscy, tak? My wszyscy troszcząc się o różne ważne i newralgiczne miejsca w mieście, głównie szpitale. Tak właśnie wyglądała nasza pomoc. Słuchajcie, kochani, pomagamy też wspólnie przy zdalnej edukacji. Chcę wam powiedzieć, że już ponad 150 komputerów. Tak wyglądały przekazania tych komputerów. Ponad 150 komputerów, między innymi ofiarowanych przez firmę Volvo, Wrocławski Park Technologiczny, Techland, wymieniany przeze mnie wielokrotnie, lub za pośrednictwem różnych fundacji trafiło do tych rodzin i tych dzieci, które są, powiedzmy, w najtrudniejszej takiej sytuacji, tak? O tych niższych, że tak powiem, kompetencjach społecznych, o niższych dochodach. Tam właśnie trafiły te komputery przy ścisłej współpracy z MOPS-em. Wielkie dzięki tym wszystkim, którzy pomagają, którzy mają duże serducha, którzy się po prostu dzielą tym, co mają. Słuchajcie, dodatkowo
400 komputerów, tabletów i laptopów wypożyczyliśmy z naszych szkół, z naszych pracowni, aby właśnie wesprzeć uczniów i nauczycieli w edukacji online. Jarek Udalewski, mówię do dyrektora Departamentu Edukacji, dziękuję Ci, dziękuję wszystkim nauczycielom, dziękuję wszystkim dyrektorom, naprawdę jesteście niesamowicie. I słuchajcie, kochani, na zdrowiu we Wrocławiu, jak wiemy, nie oszczędzamy, zwłaszcza teraz, na dezynfekcję budynków mieszkalnych, słuchajcie, w 100% należących do miasta przeznaczamy dodatkowe 367 tysięcy złotych. Tu chodzi o pielęgnację użytkowych części wspólnych tych budynków, czyli o drzwi, klamki, poręcze, domofony, tam wszędzie, gdzie paluchami, prawda, jeździmy, dotykamy i tak dalej. Tutaj właśnie czyścimy wszystkie te rzeczy. Słuchajcie, do końca maja będziemy w ten sposób dezynfekować po 3 razy w tygodniu ponad 600 budynków należących do Zarządu Zasobu Komunalnego i 430 budynków, którymi opiekują się wrocławskie mieszkania. Ważne rzeczy wszystkim zarządcom, wszystkim spółdzielniom we Wrocławiu, które bardzo serdecznie pozdrawiam. Także polecam, moi drodzy, to działanie. Słuchajcie, ważne, bo w związku z trwającym stanem epidemii w trosce o bezpieczeństwo pasażerów i pracowników MPK musieliśmy skorygować, to są wytyczne rządowe, nie miejskie, wytyczne rządowe, musieliśmy skorygować liczbę osób, które jednorazowo mogą podróżować tramwajem i autobusem. Słuchajcie, w autobusie przegubowym 16 pasażerów, w autobusie solo 10 pasażerów i w autobusie midi 8 pasażerów. To są wytyczne i pomysłodawcą ich jest rząd polski. Nie wiem, popytacie mnie, czy w takim razie będą częściej autobusy jeździły i tramwaje. Nie wiem, bo to wszystko zależy od tego, czy załoga też będzie dostępna. Bo pamiętajcie, że ci ludzie, tak samo jak i wszyscy inni, oni też podlegają pewnym reżimom, oni też chorują, oni też mają dzieci, którymi się trzeba zająć. Zobaczymy, my zrobimy wszystko, aby to było jak najmniej dolegliwe dla kogokolwiek. Dobrze, słuchajcie, teraz chciałbym Wam opowiedzieć o pomocy takiej międzysektorowej, czyli o pomocy, która dzieje się we współpracy instytucji, biznesu i organizacji pozarządowych. Ta współpraca w związku z tym, co się dzieje, kwitnie. Za nią chciałbym bardzo serdecznie podziękować. Słuchajcie, zorganizowaliśmy takie oto magazyny ze środkami ochrony osobistej dla wszystkich miejskich jednostek, dla centrów aktywności lokalnych, które powstają na naszych osiedlach i dla organizacji pozarządowych. To wszystko mieści się w sektorze 3 przy ulicy Legnickiej i te rzeczy naprawdę się bardzo, bardzo przydadzą. Dziękuję Caritasowi, dziękuję organizacji Żółty Parasol. Naprawdę jesteście wielcy, fajne mamy organizacje pozarządowe we Wrocławiu. Słuchajcie, i zwiększamy też zakres wsparcia w zakresie dostarczania żywności. Dostarczamy już dzisiaj ciepłe posiłki dla najbardziej potrzebujących, a w najbliższych dniach przekażemy 700 paczek żywnościowych dla najbardziej potrzebujących. I to jest tak, że wszystko się dzieje we współpracy z organizacjami, moi drodzy, pozarządowymi. Pamiętacie, płacimy podatki we Wrocławiu, jesteśmy umówieni? Okej, jesteśmy umówieni, ale jest jedna, słuchajcie, rzecz niezwykle ważna. Musicie to zrobić do końca kwietnia. Wprawdzie termin został wydłużony do końca maja, ale jeżeli podatki swoje chcecie zostawić tu we Wrocławiu, a wiem, że chcecie, bo przecież widzę po twarzach, że chcecie zostawić te podatki tutaj, to musicie to zrobić do końca kwietnia, bo inaczej system za Was wybierze. A tak Wy wskażecie jeden z pięciu urzędów skarbowych i zostawicie podatki we Wrocławiu i będziemy wspólnie nimi gospodarować. A potrzebujemy po prostu tych pieniędzy, bardzo, bardzo, bardzo potrzebujemy. Także zróbcie to, po prostu to zróbcie. Bardzo Was o to, moi drodzy, proszę. Słuchajcie, wspaniałe wieści także ze świata wrocławskiego biznesu i technologii, bo działająca w naszym wrocławskim parku technologicznym spółka biotechnologiczna Amplicon rozpoczyna proces produkcji testów diagnostycznych wykrywających właśnie COVID-19. Szacunek dla tej firmy, naprawdę wielkie rzeczy. Fajnie, że wrocławska firma. Jeżeli coś będziemy mogli zrobić, to Wam pomożemy. Dziękuję Wam za wszystko, co robicie. Trzymamy kciuki i powodzenia na froncie walki z koronawirusem. Słuchajcie, kochani, kolejna ważna informacja.
to jest informacja dotycząca inwestycji. Inwestycji, moi drodzy, wczoraj Wam mówiłem o budowie trasy autobusowo-tramwajowej na Nowy Dwór. To idzie wszystko naprawdę szybko, sprawnie, idealnie. Jesteśmy nawet przed czasem, ale pamiętajcie, że od soboty, i o tym Wam mówiłem, to znajdziecie na stronie internetowej, wprowadzamy zmiany na placu Orląt Lwowskich. Tam, jeżeli chodzi o odcinek od ulicy Sokolniczej do ulicy Robotniczej, tak? Natomiast dzisiaj chciałbym Wam pokazać, że także będzie dom zmiany w organizacji ruchu na innej naszej dużej inwestycji na ulicy Długiej, tam pod wiaduktem kolejowym, gdzie także powstaje linia tramwajowa na Popowice. Tam będziemy przebudowywać kanalizację oraz wiadukt kolejowy. No i musimy wprowadzić objazdy przez ulicę Ścinawską i Gnieźnicką, zarówno dla kierowców, jak i dla pasażerów. Prace tam potrwają do końca wakacji. No słuchajcie, żeby było pięknie, musimy się przez moment przemęczyć. Ja Was mogę za każdym razem przepraszać za te utrudnienia, ale tak po prostu jest. No nie możemy się teleportować, musimy jakoś te objazdy puszczać, także bądźcie wyrozumiali, ale pamiętajcie, że to wszystko po to, żeby było fantastycznie. Tutaj szczegółowe informacje znajdziecie na naszych stronach internetowych. Zapoznajcie się z nimi, bo po co później tam krążyć, szukać, kombinować i tak dalej. Ale słuchajcie, to nie koniec zmian, bo czekają nas także kolejne objazdy na ulicy Probusa. Przypominam, że tam remontujemy jezdnię, jest już połowa jezdni i dziś przerzucamy ruch kołowy na jej drugą część, na tą wyremontowaną. No i bierzemy się za drugą część, także to jest niezwykle ważne. A słuchajcie, a tak w ogóle, jeżeli mówimy sobie o inwestycjach, to przy okazji warto poinformować, że jeszcze na kilku ulicach czekają nas zmiany organizacji ruchu. Tym razem już nie, one nie są związane z inwestycjami, ale w najbliższych dniach na ulicy Mroźnej, Swojczyckiej, Puckiej pojawią się utrudnienia związane z budową przyłączy przez prywatnych inwestorów, a na ulicach takich jak Jasna, Sępołowskiej, Sierakowskiego, Kazimierska, Stanisławowska, Ustronie, Szpitalna, Plac Powstańców Warszawy czy Kiełczowskiej, tam remontujemy nawierzchnię. Także pamiętajcie o tym, nie bądźcie tym, moi drodzy, zaskoczeni. Słuchajcie, to co jest ważne też dla mieszkańców Wsiego Pola, ale nie tylko, także dojeżdżających do Wrocławia od strony wschodniej. Słuchajcie, wybraliśmy wykonawcę kolejnego Park and Ride'a. To jest Park and Ride za blisko 1 000 000 zł, który tam stworzymy 117 miejsc. Rozbudujemy po prostu ten Park and Ride dzisiaj już istniejący. I słuchajcie, i bardzo się z tego cieszę, bo było tam wiele próśb, wiele wniosków. No to właśnie dla was robimy. Wybraliśmy, moi drodzy, wykonawcę. Pamiętajcie też, że budujemy Park and Ride przy pętli przebudowywanej też w związku z przebudową ulicy Osobowickiej, także tam też będzie Park and Ride. Dobrze, słuchajcie, co jeszcze? Aha, niektórzy mnie pytają, czy wzorem Krakowa my wyłączymy w nocy oświetlenie na ulicach. Słuchajcie, to nie jest takie proste. Każde miasto jest inne, ma inne uwarunkowania. U nas jest ponad 1600 różnego rodzaju skrzynek, gdzie należałoby dokonać określonych przestawień. Te przestawienia, jak sobie wyliczyliśmy, trzeba by robić miesiąc i one by kosztowały ponad 300 tysięcy. Także nie wiem, jak to się odbyło w Krakowie, ale u nas tak to właśnie wygląda, bo sprawdziłem tą sprawę. Nie będziemy tego, moi drodzy, robić, bo po prostu tak jest. A jejciu, jak dużo mam Wam do powiedzenia, chcę się zmieścić w tych 30 minutach, bo inaczej mnie nie będziecie lubić, no to sobie wybiorę coś, co jeszcze bym Wam powiedział. Dobra, podziękowania może. Podziękowania. Słuchajcie, jest kryzys, to obowiązuje zasada oczywiście, że wszystkie ręce na pokład. Ja chciałbym bardzo podziękować Fundacji Carrefour i Carrefour Polska, bo za słowa wsparcia i otuchy, ale także za pomoc materialną. Słuchajcie, musicie wiedzieć, że za pośrednictwem Caritas Carrefour oni przekazali 1 300 000 zł na zakup respiratorów oraz ochrony osobistej dla lekarzy, ale to nie wszystko, bo
bo firma przeznaczy także 650 tysięcy złotych na pomoc 41 szpitalom w różnych polskich miastach, w tym dwa są wrocławskie szpitale, dlatego o tym mówię, przy ulicy Koszarowej, Chałubińskiego. Wielkie dzięki, jesteście wspaniali. I słuchajcie, dwie firmy akurat deweloperskie, firma Dom Development ufundowała 1500 posiłków dla 50 seniorów oraz 1000 sztuk środków ochrony osobistej i żeli dla wolontariuszy Stowarzyszenia Żółty Parasol, opiekującymi się osobami starszymi, to są ci wolontariusze. Także wielkie dzięki dla Dom Development. I firma Toskom zakupiła taką specjalną kamerę termowizyjną dla szpitala przy ulicy Borowskiej za 50 tysięcy złotych wraz z osprzętem i dokonała takiej zbiórki, zrobiła zbiórkę, w ramach której to zbiórki zebrała, znaczy sama dała 200 tysięcy złotych, ale dozbierała jeszcze 3,5 banieczki, idzie na zakup masek do wrocławskich szpitali. Firma Toskom, bardzo serdecznie chciałbym wszystkim podziękować. Dobrze, słuchajcie, i wielkie podziękowania dla Agnieszki, dla naszych radnych, dla Agnieszki Kędzierskiej i Jolinie Zgockiej i wielu, wielu innych osób, bo dzięki ich działaniom w 6 lokalizacjach na terenie miasta powstaną, słuchajcie, darmowe punkty poboru masy, które będą wykładane w godzinach 12 i 17 w każdy poniedziałek, ok? Zapamiętajcie sobie, każdy poniedziałek, godzina 12 i 17, koordynacji całego projektu podjęła się Kamińska-Sztach ze Stowarzyszenia Edukacji Krytycznej. Kamila, dzięki za to, co robisz fajnego. I słuchajcie, jest kilka lokalizacji na Starym Mieście, przy ulicy Igielnej, na Przedmieściu Oławskim, przy uzbiegu ulic Komuny Paryskiej i Kościuszki, na Szczepinie, przy parafii Chrystusa Króla, czyli przy ulicy, przy Młodych Techników, na Karłowicach, na Kasprowica 46, na Strachocinie, Swojczycach, Wojnowie, przy Centrum Aktywności Lokalnej na ulicy Swojczyckiej i na Złotnikach, przy ulicy Wielkopolskiej 7. Tam możecie te maseczki sobie od nich wziąć. No i słuchajcie, co dzisiaj? No dzisiaj znowu obraduje polski parlament. Pamiętacie, wczoraj wam mówiłem o tym, że pojawiły się obywatelskie projekty ustaw, które sobie elegancko w zamrażarce, już takie oszronione, mocno oszronione, leżały. Pani marszałek, cyk, ponieważ termin minia, wyciągnęła obywatelskie projekty na sam koniec i przekazali je do dalszego procedowania, a ponadto czym się zajmuje polski parlament? No, zajmuje się zmianą konstytucji. Pamiętacie ten pomysł, aby obok pomysłu głosowania korespondencyjnego, aby zmienić konstytucję i wydłużyć kadencję prezydenta do 7 lat. Prezydenta, który dzisiaj powiedział, bo to jest jedyna rzecz, którą zapamiętałem z konferencji pana prezydenta, powiedział, że dostęp do masek ochronnych powinien być powszechny. Kropka. To jest ta wielka myśl wielkiego przywódcy, że dostęp do masek ochronnych powinien być powszechny. Bardzo dziękujemy panie prezydencie. Od razu się poczułem lepiej, bezpieczniej i bardziej komfortowo. Czekamy w takim razie na te maseczki. Nie pytajcie mnie zatem o maski, tylko pytajcie pana prezydenta, skoro powiedział, że ma być do nich dostęp powszechny. No dobrze. No i właśnie zajmują się tym, żeby może wydłużyć kadencję i nie robić tym samym wyborów. A ja sobie tymczasem tutaj te swoje sreberka, prawda, składam. Przygotowuję się do wyborów w oparciu o dzisiaj obowiązujące przepisy, czyli przepisy, które zostaną najprawdopodobniej zmienione za miesiąc. Ale co tam? Spółdzielnia Daremny Trud kwitnie. W Polsce jesteśmy jednym. Ja cały czas uważam, moi drodzy, że jesteśmy jednym z najbogatszych krajów na świecie, bo tylko nas stać po prostu na ciągłe marnowanie kapitału, zasobów, intelektu, pomysłów i oczywiście pieniędzy, ale to tam pieniądze to drobiazg, nie będziemy się nimi w Polsce, moi drodzy, przejmować. Słuchajcie, na koniec, lektura, bo wczoraj zapomniałem o tym, sorry w ogóle, że przekroczyłem czas, ale skoro jesteście jeszcze, a ja powiedziałem, że wyrobię się w ciągu 4 godzin, to dziękuję wam za wyrozumiałość. Słuchajcie, Myśli o dawnej Polsce, czyli Paweł Jasińca, kiedyś przeze mnie czytany namiętnie, bo ja kocham historię, dlatego też was tam ciągam po tym starym ratuszu i innych rzeczach. Paweł Jasińca, Myśli o dawnej Polsce, a
trochę zapomniany autor, nielubiany także przez PRL, a trzeba pamiętać, że patriota, żołnierz Armii Krajowej, publicysta i wydaje mi się, że warto po prostu do niego sięgnąć. To jest taka próba charakterystyki państwa i jego polityki w pierwszych stuleciach istnienia. Wydaje mi się, że naprawdę fajnie napisane. Paweł Jasienica, jak ktoś lubi historię, to zajrzyjcie tutaj do niego. Kochani, to i to wszystko. Aha, ktoś mi tam dzisiaj doniósł, że takiego mamy radnego z Prawa i Sprawiedliwości. Nie chcę go za bardzo promować. Radny Kilianek. Nie wiem właściwie, czym on się w życiu zajmował. Teraz jest w Radzie Polskiego Radia, tutaj oddziału wrocławskiego. Ktoś mi doniósł, że miał taki występ w telewizji, prawda? I tam na tym występie mówił, że miasto Wrocław bierze kredyty chwilówki. Chwilówki bierze kredyty. No i taki jest właśnie poziom wiedzy niektórych radnych. Może ktoś mu to przekaże, bo on tego nie usłyszy, bo ja go jakiś czas temu zablokowałem, bo ja po prostu nie mogłem czytać tego, co wypisuje, ale jak widać też mam kłopot ze słuchaniem tego, co mówi. To ja proponuję panu Kiliankowi, bo tak się nazywa ten jegomość, ja mu proponuję, żeby on zaapelował do swojej partii, aby ona przygotowała dobre i konkretne rozwiązania dla polskich samorządów. Bo dzisiaj rano, tam za winklem, siedziałem sobie przy komputerze, przy biureczku i prowadziłem rozmowę z moimi koleżankami i kolegami samorządowcami. I oni są dokładnie tego samego zdania jak ja. No chyba, że po prostu w Polsce 12 największych miast to są debile. Jeżeli tak przyjmiemy, to skończmy, okej, rozmowę, a jeżeli uznamy, że oni cokolwiek wiedzą i się znają na samorządzie i że im zależy, to oni wszyscy powiedzieli jednym głosem. Nie ma ciągle tych rozwiązań, o które prosimy, o które błagamy, po to, żeby móc skutecznie działać na rzecz naszych społeczności lokalnych. Ciągle nikt tych rozwiązań nie wprowadził. I w kolejnej literacji, odsłonie tarczy antykryzysowej, tych zmian, o które postulowaliśmy, nie ma. To ja proponuję panu Kiliankowi, jak on jest taki aktywny, ma dużo czasu, to jest aktywny gość, żeby przekuł tą swoją aktywność właśnie w zabiegi o to, aby takie rozwiązania się pojawiły. Po to pan jest do cholery radnym tego miasta. Po to pan jest radnym tego miasta. Tak, po to, żeby o to miasto walczyć. Ja chciałbym zapytać, za chwilę zadam to pytanie wszystkim posłom, także Prawa i Sprawiedliwości, co zrobiliście, a już za chwilę minie rok tej kadencji parlamentu, co zrobiliście dla Wrocławia? Co zrobiliście dla tych, którzy są po tamtej stronie? Co zrobiliście? Gdzie przynieśliście pieniądze? Na co przynieśliście pieniądze? Pokażcie, bo póki co to nam pieniądze zostały zabrane. Ja o tych sprawach mówię emocjonalnie i macham dużo ręką, ale dlatego, że mnie to denerwuje. Że mnie denerwuje to, że nie dba się o polski samorząd. Jak pan nie wie, na co miasta biorą kredyty, to niech się pan po prostu nie odzywa, no, bo robi pan z siebie nie powiem kogo. Tak? Jak pan potrzebuje edukacji w tym zakresie, to ja udzielę panu jej osobiście albo wydeleguję pana skarbnika, który jeszcze lepiej niż ja, bo jest mądrzejszy w tych sprawach z całą pewnością ode mnie, on panu wytłumaczy. Okej? Okay? Prosta sprawa? Myślę, że się zrozumieliśmy, panie radny Kilianek. Najaktywniejszy z radnych. Niech pan zadba o pomoc dla Wrocławia. Dobrze? Jesteśmy umówieni? Bo póki co ja tej pomocy nie widzę. Póki co ja tej pomocy nie widzę i nie tylko ja nie widzę. Chyba, że jestem, tak? Ale wtedy wszystkie moje koleżanki i koledzy dokładnie tak samo. Na tym się proszę skupić. I jeszcze proszę swoich parlamentarzystów z partii uruchomić. Odpytam was, tego co zrobiliście dla Wrocławia. Ale ja, mi mogą nie odpisać. Ale wy odpytajcie, moi drodzy, wy odpytajcie. Wyślijcie listy. Teraz wszystko się robi korespondencyjnie. Taka moda przyszła, tak? Wybory korespondencyjne. Skądinąd na marginesie myślałem, że wybory korespondencyjne to polegają na tym, że ktoś mi coś przyśle, ja mu coś odeślę. Nie? A to się okazuje, że prawdopodobnie nie o to chodzi w wyborach korespondencyjnych, że to trzeba będzie przyjść i gdzieś coś tam wrzucić na końcu, tak? Ale to jak widać, ja się ciągle też czegoś uczę. Już taki był jeden pan, co się ciągle czegoś uczył wszędzie, gdzie tylko był. I ja tak samo jest ze mną. Ciągle się czegoś uczę i dowiaduję nowego, bo tak to oznacza korespondencyjność w tym kraju. No to wy też napiszcie listy. Napiszcie listy, co pan poseł, pani poseł zrobiła dla Wrocławia.
Co zrobiła, konkretnie co zrobiła? Te ustawy, którym zabraliśmy 100 milionów w podatku PIT? Może to, no to szacun, to naprawdę dużo, Sorry, pamiętacie, tłumaczyłem wam to, co tutaj jest ze świętego Augustyna. Ja będę takie rzeczy mówił, bo ktoś musi po prostu te rzeczy mówić bardzo wprost. Ja nie będę siedział cichutko, bardzo mi przykro. No dobra, na koniec już się rozluźnijmy, zostawmy to, bo przegadałem absolutnie was. Ale dziękuję, że jesteście, kocham was i moi drodzy, no kończymy, ale jeszcze suchar, tak, bo nie powiedziałem się żadnego suchara, chociaż tyle sucharów dzisiaj dzień przyniósł, że już naprawdę nie wiem, czy jeszcze warto jakiś dodawać, ale niech będzie. To wiecie, jak się nazywa taki amerykański stan, w którym rozdają koty, bo dzisiaj dokuczałem Wrockowi. Jak się nazywa amerykański stan, w którym dają koty? Dakota. A wiecie, gdzie się, jak się nazywa miejsce, gdzie koty jeżdżą na linach? Kotlina. No i tak dzisiaj dokuczałem Wrockowi, którego dziś nie ma, ale był na bajkach. Jutro czytamy dalej Akademię Pana Kleksa. Ona nas wszystkich jakoś tam rozluźnia i wylozowuje. Także kochani, trzymajcie się, ale uważajcie na siebie. Nie dajmy się zwieść tym wszystkim rozluźnieniom, a tu jest Wocuś, tym wszystkim rozluźnieniom, bo to wcale tak nie jest. I tak być nie musi. Ja chciałbym, żeby tak było. I chciałbym kiedyś te rzeczy, za przeproszeniem, Wrocek, odszczekać i powiedzieć, okej, trzeba było luzować szybciej. Ale nie róbmy żadnych gwałtownych ruchów. Aby nam się to nie odbiło jakimś większym problemem. Bardzo was o to proszę. Także nie rzucajmy się nagle wszyscy na parki, skwery, bulwary, cmentarze i kościoły i wszystkie inne historie. Naprawdę. Bardzo, bardzo was proszę, uważajcie. Teraz wam bardzo dziękuję za to, że mnie słuchaliście. A pokażę wam, że niektórzy już o tej godzinie grzecznie sobie śpią. O, to jest, Wocuś, ty już masz dość, chłopie, tak? Słuchajcie, no on już ma dość, on już się dzisiaj mnie tyle nasłuchał, bajek ze mną naczytał, także no, trzymajcie się, my kończymy w takim razie, jedziemy też troszeczkę odpocząć. Pamiętajcie o tym wszystkim, co mówię, i bądźmy razem, nie dajmy się też podzielić. A my żegnamy się, co nie? Jutro o 13 Pan Kleks, a o 18.30 już tradycyjne spotkanie. To trzymajcie się, kocham was i dziękuję za wszystko i do zobaczenia. Pa, pa.